Ameryce Południowej, więc chyba nie jesteś do końca pocieszony tą decyzją organizatorów. Ja wiem, przyjedziemy do Buenos Aires i znowu będziemy tańczyć to samo tango. Ale tak naprawdę no to dużą nadzieję robił sam organizator przed Dakarem, bo mówili to i oficjalnie to mówili, że rajd będzie w Afryce. Ja myślę, że z powodów takich, że Volkswagen jeszcze startuje, jeszcze rok, mają zawodnicy umowy podpisane i Volkswagen w Ameryce Południowej to jest mega przemysł, bo tam nawet ciężarówki mają znak Volkswagena i oni sponsorują w ogóle tą imprezę. Oficjalnie Volkswagen jest sponsorem samochodów, ja mówię o organizatorach. To dlatego te zawody tam zostały, bo kraje Argentyna, Chile strasznie nalegały na to, żeby jednak te zawody pozostały jeszcze na tym kontynencie, a wiadomo jak się nalega, pieniążkami. Przysiadacie się na 450 teraz i jak oceniasz tą zmianę w regulaminie? Ja nie widzę w tym problemu. Ja byłem dwukrotnym mistrzem świata na 450 i na tych motocyklach się jeździ tak samo szybko, jak i na dużych motocyklach. Problem tylko polega na tym, że w tej chwili przez ostatnie dwa lata, bo ja jeździłem dawniej na tych 450-kach, te 450-ki bardzo dorównują już dużym motocyklem w czasach przejazdu. Jeśli jedzie się, a na przykład Lopez wygrał ostatnio rajd Tunezji dwa miesiące temu z Komą na 450. Koma nie był w stanie go dogonić. Także jak te 450-ki tak szybko jeżdżą, no to coś za coś, nie? Czyli są bardzo mocno wyżyłowane te 450-ki, one są lżejsze. I dlatego stąd szybko się na nich jeździ. Jest też problem taki, że trzeba w tych 450-kach wymieniać silniki. Bardzo, bardzo często. Czyli to 100% drożej kosztuje. I teraz jest pytanie, kiedy się ten silnik rozsypie. Czy po wymianie, czyli się nie rozsypie, czy przed. I teraz trzeba będzie bardzo dobrze dozować, kiedy to wymieniać. Dla mechaników to będzie bardzo trudne, bo jak my jedziemy we trzech, kiedyś była zasada taka, że się wymieniało silniki w połowie. Czyli była przerwa, jeden dzień, mechanik sobie bez żadnego problemu silniczki wymienił. A teraz to będzie musiał wymieniać w czasie rajdu. Nie, mechanicy nie są w stanie wymienić, na przykład tak jak my jedziemy, w trzech zawodników. W jeden dzień, jak dojedziemy na przykład o 7 wieczorem albo o 6 na biwak, żeby wymienić trzy silniki. To jest wręcz niemożliwe. Albo bardzo niebezpieczne, no bo coś mogą źle zrobić. No i teraz któryś z nas będzie musiał jeszcze jeden dzień pojechać na tym silniku. Także tutaj widzę niebezpieczeństwo. No i jestem ciekawy, jak KTM zrobi, bo nie ukrywam, że chciałbym jechać dalej KTM-em. Ten silnik dakarowy. A ten silnik dakarowy będzie robiony z motocykla crossowego. Baza tego silnika będzie motocyklem crossowym. Czyli to jest silnik, który na motocrossie właściwie przejeżdża parę godzin, nie? A tutaj będzie musiał się ścigać na rajdzie długodystansowym. No, jest to o tyle dziwne, że wzięli silnik crossowy ze skrzynią pięciobiegową, a nie wzięli silnika enduro, który jest bardziej do tego dostosowany. Ja myślę, że ze względu na to, że silnik crossowy można więcej z niego właśnie mocy wyciągnąć i kosztem właśnie tej skrzyni biegów, że będzie pięciobiegowa. Odnośnie Mistrzostw Świata i klasyfikacji, jaka teraz jest, zostały jeszcze dwa rajdy, przed tobą Kuba, ale są to punkty, które można odrobić. Czy będzie walka wewnątrz zespołu? No pewnie, kurde, nie będę się poddawał małolatowi, no ale jest coraz trudniej. Ale tak naprawdę to mamy, wręcz powiem, że ryjemy ze śmiechu, co robi Koma, bo Koma wychodzi z ramy, żeby nas pokonać, a ma taką przewagę nad nami punktową, że musi jeździć na zawody. I nasz kolega Cyril Depre dzwoni do nas i nam kibicuje, bo jego największy przeciwnik musi wydawać kasę. No i big problem, bo nie wiem, czy do Brazylii przyjedzie, ale już... Już nie będę mówił, jakie podchody robi, żeby się pytać nas, czy my jedziemy, czy nie. Oczywiście mówimy, że nie jedziemy, a później jeszcze będzie musiał startować w Brazylii. I polega to na tym, że
Koma jest zawodnikiem fabrycznym, czyli dla niego motocykl 450 nie ma problemu, on już jeździ tą 450. Ja tego motocykla nawet nie widziałem. I on na pewno by se bardzo chętnie wystartował na ostatniej eliminacji, jakby już nas pokonał w Egipcie. No ale my tak wszystko wykombinujemy, żeby nie jechał tą 450, a my pewnie te 450 w ogóle ujrzymy pod koniec września. Także tutaj jest śmiesznie, a Depre nam wszystkim kibicuje. Tutaj jeszcze duże apetyty Kuby Przygońskiego w wielu rozmowach na czołową trójkę w rajdzie Dakar. To zawodnik, który bardzo szybko się rozwija. Myślisz, że są realne szanse na taką pozycję? No, z tym trzeba być bardzo ostrożnym, bo oczywiście wszyscy by chcieli i sponsor, i zawsze w Polsce są wymagania, tak jak ostatnio piłkarze pokonaliby Hiszpanów, nie, albo zagrali bardzo dobrze. I tutaj jest tak samo i z nami. Wiadomo, sportowiec jest po to, żeby wygrywał, a nie zajmował jakieś tam miejsca w połowie stawki. I rzeczywiście Kubę na to stać, ale ja myślę, że do tej pory on był spokojnie prowadzony. Na razie jest 8 miejsce w Dakarze. On ma 25 lat tylko. No to jeśli sobie dobrze przypominam, to jak Koma właśnie jeździł, to ja bez żadnego problemu pokonywałem Komę, jak on miał 25 lat. Koma się na tyle rozwinął bardzo dobrze, że teraz jest zawodnikiem no, z zupełnego topu. Ja myślę, że na Kubę jeszcze przyjdzie czas, że to będzie za jakieś 3 lata. Jeszcze Kuba musi mieć możliwości takie, żeby ten motocykl był taki, żeby dorównywał, bo nie ukrywamy, że Koma ma lepszy motocykl i naprawdę nie mamy możliwości takiej, żeby jednak i rozmawiamy z fabryką, płacimy pieniądze i nie wiadomo co, kurczę, ten Hiszpan ma zawsze coś lepszego albo Francuz. Ja mówię o dwóch zawodnikach, czyli o Depre i Komy. I poznaliśmy się na tym, bo na przykład bierzemy z tej samej wytwórni zawieszenia te zawieszenia i się okazuje, że u Kuby się psują te zawieszenia, a u nich nie. No. No to mówimy o co chodzi, albo nam się inaczej jeździ i oni tam później, ci mechanicy mówią, a bo tam coś jest innego. Nie? No to ja mówię, dlaczego nam nie dajecie te rzeczy? No nie dają. No. Nawet jakbym przyszedł z wielkimi pieniędzmi, no to nie, ja nie wiem, jak to wykombinować. Próbujemy sami, no bo rozbieramy te wszystkie rzeczy, kontrolujemy i po jakimś tam czasie za te nasze frycowe, co płacimy, to kapujemy się, o co tam chodziło. No i teraz znowu jest zmiana motocykla tej 450. Nie znamy tego motocykla. Zobaczymy, co nam da fabryka. Może da to samo, aczkolwiek wątpię. Ale żeby dała tam 5% mniej od Kuby. No, Kuba jest ambitnym zawodnikiem, jest bardzo dobrze wyćwiczony kondycyjnie, myśli na zawodach, dobrze nawiguje. No i zobaczymy, no, może w niedalekiej przyszłości coś tam im... Tak jak do tej pory Komie podnosi ciśnienie w Mistrzostwach Świata, to mam nadzieję, że i podniesie kiedyś ciśnienie bardzo mocno na Dakarze. Teraz jest tak, że cały czas Kubie tłumaczy, zresztą on o tym wie, on się strasznie cieszy, że może przejechać kilometry za Depre czy Komą. Czasami mi się to zdarzy, ale już mniej. I nie podnieca się tak, że będzie tak zawsze. Małymi kroczkami idziemy, Kuba coraz więcej za nim jeździ. Śmiesznie jest, bo od Komy się już nic nie dowie, nic kompletnie, od depresji jeszcze można coś dowiedzieć, ale za chwilę i od niego nie można będzie się nic dowiedzieć, bo Kuba jest naprawdę konkurencyjny dla nich.